27 maja od samego rana w Dąbrowie Górniczej aktywni pasjonaci sportu, jakim jest piłka nożna, już po raz ósmy mieli okazję do tego, by spróbować swoich sił w bardzo przyjemnej rywalizacji. I z roku na rok ta edycja nam tutaj bardzo mocno dosyć ewoluuje, dlatego że mamy coraz większą ilość drużyn, zainteresowanych tym, żeby w takim turnieju tutaj uczestniczyć. Robimy to zawsze z okazji Dni Dąbrowy Górniczej, także jest to, wydaje mi się, taki fajny sportowy przerywnik od koncertów, od tego, co się dzieje w samym centrum. Doświadczeni organizatorzy zadbali o precyzyjne zasady turnieju. Gramy na dwóch boiskach, były cztery grupy, dwie grupy grały na jednym, dwie grały na drugim. Mecz trwał raz 17 minut bez zmiany połów. Po rozgrywkach grupowych gramy cztery ćwierćfinały, dwa na jednym boisku, dwa na drugim. I zwycięzcy tych ćwierćfinałów spotkają się w półfinałach, też analogicznie rozgrywanych na każdym z boisków, a później już jeden finał na jednym z boisk i zakończymy cały turniej. Rozwój wydarzenia na przestrzeni kilku lat potwierdza ilość zgłoszonych drużyn. W tym roku przystąpiło 16 drużyn. Te turnieje się rozpoczynały na samym początku, że było tych drużyn 6-8. Natomiast od pewnego roku, bodajże od roku 2013, następuje wzrost zainteresowania tym turniejem. Jest duża ilość firm, których do nas przyjeżdżają. Turniej z kategorią Open, czyli mogą zagrać wszyscy zawodnicy, co też uatrakcyjnia, bo grają naprawdę tutaj bardzo dobrze zawodnicy. Ci właśnie zawodnicy to, jak się okazuje, bardzo silny skład. Jeżeli chodzi o poziom i jakość, to można powiedzieć, że prawie zawodowcy, tak? Jeżeli chodzi o to, jak grają, to wiadomo, że w większości to są zawodnicy jednak, którzy reprezentują albo jakieś zakłady pracy, grają gdzieś tam na poziomie AB klasy, może ligi okręgowej. Natomiast no wiadomo, że tamci ludzie z tych wyższych lig jeszcze na dzień dzisiejszy mają rozgrywki, to nie uczestniczą, choć trafiały nam się, tak jak w ubiegłym roku, drużyny Old Boyów, które na przykład były złożone z reprezentantów, dawnych reprezentantów Polski w piłce futsalowej. Wysoki poziom umiejętności dostrzegli także sędziowie, zwłaszcza że warunki pogodowe nie ułatwiały drużynom zadania. Jesteśmy pełni podziwu dla zawodników, że podczas takiej pogody, która bardziej sprzyja plażowaniu niż uprawianiu sportu, dając się wszystko, biegają, kopią i nie poddają się tym warunkom atmosferycznym. Za to wielki szacunek. A piłkarsko, to co kto potrafi, to sprzedaje i ważne, się wszyscy dobrze bawią. W efekcie przeprowadzonych rozgrywek wyłoniono najlepszych zawodników i zwycięski zespół z sąsiedniego Sosnowca. Wśród najlepszych zawodników został wybrany pan Daniel Wieczorek z Ligi Play Arena Sosnowiec. Sami uczestnicy, choć mocno zmęczeni, nie kryli swojego zadowolenia z udziału w turnieju. Przyjechaliśmy tutaj z Bytomia na turniej coś ugrać. Staraliśmy się jak możemy, ale niestety już zakończyliśmy naszą grę. Świetna organizacja, sędziowie super, wszystko na najwyższym poziomie. Kiełbasy były świetne, więc wszystko ekstra. Taka opinia nie dziwi, bo firma AP Sport specjalizuje się w organizowaniu wydarzeń mających na celu promowanie aktywności fizycznej. Jeżeli chodzi o organizację turniejów, to nasza firma nie jest firmą, która organizuje turnieje tylko i wyłącznie w Dąbrowie Górniczej, ale organizujemy turnieje w całym kraju. Także no jest to pewnego rodzaju pasja. Kiedyś trochę gdzieś tam, można powiedzieć, że popychałem tą piłkę. Przez ileś lat tak samo byłem sędzią, więc wiadomo, że to jest taka działalność, którą gdzieś jakby robimy dodatkowo, dlatego żeby gdzieś tam spełniać czy to marzenia ludzi o jakichś dobrych zawodach, o tym, co w dawnych latach wydaje mi się, że się w ogóle nie odbywało. W tych latach można w czymś takim uczestniczyć, to jest fajne dla amatorów. Ten ósmy turniej przeszedł już do historii dąbrowskich wydarzeń sportowych. Czy zatem będzie kolejna edycja? To był nasz debiut, jesteśmy pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że będziemy tutaj co roku. 9. edycję będziemy się starali zrobić jeszcze z większą ilością drużyn. Myślę, że tak samo jak teraz dopisze nam pogoda, bo zazwyczaj co roku nam dopisuje pogoda. Ludzie bardziej narzekają na gorąc. Mamy nadzieję, że może w Dąbrowie w którymś momencie powstanie fajna hala sportowa, być może klimatyzowana, w której wtedy jakby takie warunki atmosferyczne nie będą przeszkadzały, czy będzie za zimno, czy za ciepło, i tych turniejów się będzie odbywało więcej. No cóż, nie pozostaje zatem nic innego, jak poczekać na kolejną edycję turnieju i realizację tych sportowych marzeń, bo póki co w całym naszym mieście obiekty sportowe nie do końca dają szansę na rozwój i prezentację predyspozycji, jakie posiadają aktywni fizycznie mieszkańcy.